Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Oczywiście trochę będzie to jak powtarzanie się, ale to jest bardzo ważny dokument, mimo że nie jest aktem prawnym. Niemniej jednak on daje podstawę do tego, żeby upominać się o realizację tych praw, które są zawarte w karcie. Trzeba przyznać, że tu, jeśli chodzi o aktywność osób, które zajmują się osobami autystycznymi, jest stosunkowo duża. Pewno mało dostrzegana przez zarówno władze samorządowe, jak i rządowe. Ja chcę podać taki przykład, który znam, no powiedzmy z autopsji, w tym sensie, że często mam kontakt. Otóż koło Krakowa w Więckowicach jest utworzona Farma Życia przez Fundację Wspólnotę Nadziei, którą prowadzi, założyła i prowadzi od początku, poświęciła swoje życie temu pani Alina Perzanowska. I rzeczywiście można poprzez taką właśnie ofertę dla tych ludzi, którzy potrzebują, dla osób z autyzmem, można im wspomóc, nie tylko opiekować się, ale te osoby mogą być również całkiem normalnie, w sensie takim racjonalnym, funkcjonować w życiu. To jest również ważne ze względów ekonomicznych, bo nie tylko opieka, ale te osoby również mogą być w tym sensie przydatne. Dlatego, panie ministrze, pytam, czy ma pan przemyślenia, jakiego rodzaju działania powinny pójść za tą kartą, czy też jakie działania są planowane, aby rzeczywiście powoli wdrażać, być może również w rozwiązaniach ustawowych, te zapisy, które są w karcie praw osób z autyzmem. Dziękuję.